Dużo lepsza obrona i więcej opcji w ataku. Polski Cukier bardzo pewnie drugi raz pokonał MKS Dąbrowa Górnicza 73-63 i prowadzi w serii ćwierćfinałowej 2-0. Karol Gruszecki zdobył 22 punkty, co po meczu podkreślał jego kolega z zespołu Aaron Cel. 2-0, ale się napociliście, szczególnie w tym drugim meczu. Tak. No dzisiaj można powiedzieć, to był taki bardziej playoffowy mecz, bardzo twardy, można powiedzieć nawet troszkę brzydki, ale no to też się liczy jako zwycięstwo, więc to jest dla nas najważniejsze. Chciałem podkreślić, że dzisiaj super Karol Gruszecki grał, jak gra na takim poziomie, to nie martwię się o nas, więc cieszymy się tym zwycięstwem, ale jeszcze nie ma co za bardzo się cieszyć, bo jeszcze dalej nie przechodzimy na razie, trzeba jeszcze jeden wyciągnąć. No właśnie, zespół macie tak zbudowany, że w każdym meczu może ktoś odpalić. Tutaj są gracze, którzy się zamieniają też na pozycjach. Myślisz, że to jest właśnie siła tego zespołu? To taka komplementarność? Oczywiście, myślę, że starczy się spytać przeciwnych trenerów. Prawdopodobnie muszą wypracować nad każdym zawodnikiem z naszej drużyny dużo rzeczy, więc to jest plus dla nas. Co mecz ktoś inny najwięcej punktów rzuca. Wiemy, że jeżeli jeden z nas ma dołek, to inny to pociągnie, więc to jest wielki plus dla nas. Tak. Goście z Dąbrowy zagrali trochę lepiej niż w pierwszym meczu. Gospodarze z Torunia trochę słabiej, ale znów na sensację nie zanosiło się ani przez moment. Najważniejsze rzuty trafiali Gruszecki i Kosi, a dobra obrona Pierników i niefrasobliwość z gości spowodowały aż 17 strat MKS-u. Gratuluję zespołowi z Torunia. Nasza sytuacja jest teraz dość trudna, niemniej jednak wracamy do Dąbrowy i w meczu z Toruniem w Dąbrowie zrobimy wszystko, żeby jeszcze odwrócić losy tej serii. Na pewno jesteśmy w ciężkiej sytuacji, ale nie beznadziejnej, na pewno się nie poddamy. Jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, ten sam element, który wczoraj decydował o tym, że przegraliśmy to spotkanie, to straty. Znowuż popełniliśmy za dużo strat i znowuż 18 strat i 13 punktów ze strat zespołu z Torunia. To było kluczowe. Niemniej jednak jestem dumny z zawodników. Walczyli przez 40 minut. Robiliśmy wszystko, żeby wygrać to spotkanie. Nie udało się, ale tak jak powiedziałem, seria się jeszcze nie skończyła. Także musimy pokazać charakter i musimy pokazać swoim kibicom w Dąbrowie, że dla nas ta seria się jeszcze nie skończyła. Dąbrowianie pokazali ambicje, wyraźnie wygrali rywalizację na tablicach 37-27. Grali zespołowo, ale zabrakło im trochę talentu w ataku. Trafili tylko 5 z 20 rzutów z dystansu. Nie mieli gracza, który pociągnąłby zespół wygrywaniem indywidualnych pojedynków. Najskuteczniejszym zawodnikiem meczu był Gruszecki, który zdobył 22 oczka na bardzo dobrej skuteczności. Tak mecz podsumował drugi trener Polskiego Cukru, Jarosław Zawadka. Jarosław Zawadka, no to był trochę inny mecz niż ten pierwszy, taki bardziej playoffowy, dużo walki. To już trochę zmęczenie też na pewno swoje robi. Myślę, że to, że mamy trzeszą ławkę niż przeciwnik, dało nam tą przewagę, że kolejny mecz wygraliśmy, a wiedzieliśmy, że no, Dąbrowa musi jeszcze twardziej grać niż grała to w ostatnim meczu, a my powiedzieliśmy sobie, że my musimy też być twardsi niż oni. No, i wiadomo, że już dzisiaj ten rzut tak nie wpadał jak w pierwszym meczu, zresztą obydwa zespoły miały problemy w pierwszej połowie. No i tak będzie na pewno wyglądało też kolejny mecz w Dąbrowie. W tym pierwszym meczu tutaj trener Dejan Michewc mówił przede wszystkim zbiórka, musimy to poprawić. Udało się już w tym meczu i nie patrzyliśmy jeszcze w statystyki, ale wyglądało to troszkę lepiej chyba? Zdecydowanie nie, przegraliśmy znowu, zebrali nam aż 13 piłek i właściwie te zbiórki w ataku powodowały, żeby dalej byli w grze, bo gdybyśmy udało nam się tutaj dobrze zastawić i nie pozwolić im na te
ponowne zdobywanie punktów, to byśmy ten dzisiejszy mecz łatwiej wygrali. Chcecie pozamiatać na 3-0 od razu w Dąbrowie, jedziecie po szybkie zwycięstwo, czy nie nastawiacie się na to? Znaczy, nastawiamy się na to, że będzie twarda walka i no, chcemy oczywiście wygrać. Chcielibyśmy zakończyć serię 3-0, ale zdajemy sobie sprawę, że tam będzie bardzo ciężko. My cieszymy się, że obroniliśmy swój parkiet, nie przegraliśmy u siebie i to było dla nas najważniejsze. Na pewno będziemy mocno skoncentrowani, przygotowani na to, żeby już w pierwszym meczu zakończyć tą rywalizację. Dla MKS-u Aaron Broussard jako jedyny zanotował dwucyfrową zdobycz. Miał 15 punktów. Rozpoczęliśmy ten mecz całkiem nieźle. W drugiej połowie, szczególnie na samym początku, popełniliśmy jednak kilka błędów. Zespół przeciwny dobrze popracował. Łatwo wykorzystywał nasze pomyłki. Zawsze jest ciężko wrócić do meczu, jeśli tracisz 10 punktów podczas spotkania wyjazdowego. Cały czas walczyliśmy do końca. Jest parę rzeczy, które musimy poprawić przed następnym meczem. I na pewno powalczymy. Z dobrej strony pokazał się DJ Newbill, który miał 12 punktów, 4 zbiórki i 4 asysty. Glenn Kostiu zbierał 16 oczek, ale nie imponował skutecznością. Trafił tylko 5 z 14 rzutów. Goście w ataku dziwnie oszczędnie korzystali z DJ-a Sheltona, który zanotował 8 punktów i 9 zbiórek. Kilka dobrych akcji pokazał rezerwowy Maciej Kucharek. 2 efektowne bloki zaliczył Witali Kowalenko. To było jednak za mało na rozpędzone, twarde pierniki. Na początku chciałbym podziękować moim chłopakom. Spodziewaliśmy się twardego spotkania i takie właśnie było. Jeszcze trudniejsze niż mecz numer 1, ale sądzę, że zagraliśmy naprawdę bardzo dobrze w obronie. Defensywa była kluczowa w tym spotkaniu. Zmagaliśmy się z problemem zbiórek, tak jak podczas pierwszej konfrontacji. Musimy cały czas pracować nad zastawianiem pola 3 sekund. Nie mamy zbyt wiele czasu. To są sprawy mentalne. Musimy być gotowi, bo to jest nasz największy mankament. Jedziemy teraz do hali zespołu, który u siebie przegrał tylko 2 mecze. Musimy być gotowi, by na to odpowiedzieć. O tym, jak ważne było to zwycięstwo, przekonywał rozgrywający twardych pierników Tomasz Śnieg. Najważniejsza sprawa dzisiejszego dnia jest taka, że obroniliśmy swój parkiet dwukrotnie, prowadzimy 2-0 w serii. Jest parę rzeczy do poprawy, między innymi, tak jak trener mówił, zbiórka przede wszystkim. Znam wielu zawodników z Dąbrowy Górniczej, rozmawiałem z nimi przed meczem i wiem, jak do dzisiejszego spotkania podchodzili. Wiedząc, że to może być kluczowy mecz. Walczyli naprawdę dzisiaj dzielnie. Ale summa summarum byliśmy lepszą drużyną. Jedziemy teraz na bardzo ciężki teren. Dąbrowa rzadko przegrywa u siebie, ale jedziemy pewni swego i chcemy zakończyć serię w 3 spotkaniach. Także myślę, że w środę będziemy przygotowani jeszcze lepiej jak dzisiaj i będzie dobrze. Dziękuję. Polski Cukier prowadzi 2-0 w serii. Czas teraz na spotkanie w Dąbrowie, gdzie MKS gra wyraźnie lepiej.